Mówimy o faktach budżetowych, o których warto rozmawiać, o programach, które istnieją i funkcjonują w naszej gminie, a nie wszyscy o tym wiedzą. Nowoczesne szkoły w naszej gminie to jest kwestia taniości ich utrzymania i funkcjonowania w przyszłości, tak żeby nikt nie myślał o ich zamykaniu. Najważniejsza inwestycja edukacyjna w tym roku to modernizacja szkoły w Drzonowie za ponad 2 miliony złotych, w ramach której budujemy fotowoltaikę, wymieniamy kotłownię na nowoczesną, zasilaną pompą ciepła. Do tego wymieniamy oświetlenie w całej szkole, do tego, żeby było zdrowo, bezpiecznie i energooszczędnie na LED-owe. I jeszcze budujemy nowe wielofunkcyjne boisko, które będzie służyć do nauki WF-u dla wszystkich uczniów i mieszkańców całego regionu. Jest to największa inwestycja edukacyjna w tym roku.